Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Magda. Witam Was na kanale 1001 Skrawków i kochani, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem zakupowym. Są to kolekcje papierów, które zakupiłam w dwóch sklepach, jak już po tytule wiecie. Jest to Paper Concept oraz oczywiście Action. I są to zakupy kolekcji papierów, głównie jesienno-zimowe. Ja powoli przygotowuję się też do swojego takiego małego przedsięwzięcia, ponieważ w tym roku chciałabym też ruszyć z takim moim małym cyklem właśnie takich, no nie wiem, czy mogę to nazwać też scrub massem, czy no, wolę to nazywać jakby takim vlogiem świątecznym, gdzie będę chciała Wam zaprezentować jakby moje pomysły na prace świąteczne. Stąd właśnie kupuję sobie, powoli gromadzę sobie te produkty, z których chciałabym skorzystać i tutaj pokażę Wam część tych rzeczy, ponieważ też w tym roku stwierdziłam, że jakby przeglądając to, co mam, stwierdziłam, że naprawdę nie jest mi potrzebne, aby kupować aż tyle. Oczywiście wiadomo, że teraz różne firmy papiernicze, różne marki wypuszczają różne papiery świąteczne i generalnie jest tak, że oczywiście każdy z nas, no może nie każdy, ale powiedzmy sobie, że znacząca większość z nas no chciałaby je zakupić, ponieważ to są fajne nowości, fajne są te papiery. Mnie osobiście też się bardzo podobają. Wyszła nowa kolekcja świąteczna od Scrap & Me, która bardzo mi się podoba, ale generalnie no, stwierdziłam, że nie jest mi ona też jakoś potrzebna. Nie chcę się też w tym roku zasypywać jakby papierami świątecznymi, ponieważ generalnie no jakby Boże Narodzenie jest okresem krótkim, nie trwa cały rok, więc jakby tych prac, ja wiadomo, że nie wykonam ich mnóstwo i na pewno te zakupy, które wykonałam w tym roku, na pewno starczą mi też na kolejne lata. Ja też nie planuję jakiegoś wielkiego przedsięwzięcia, jeżeli chodzi o święta, jakichś wielkich po prostu albumów, które będą u mnie tworzone w ilości naprawdę olbrzymiej. Mam tam plany co do kilku jakichś tam albumów w mniejszej bądź większej formie, ale będzie to raptem dwa bądź trzy może jakieś takie prace albumowe. Natomiast mam na tyle zapasów i mam pomysł na to, jak wykorzystać to, co już mam, więc staram się też nie kupować bardzo, bardzo dużo papierów świątecznych. Jak z poprzedniego mojego filmu zakupowego wiecie, kupiłam sobie dwa bloczki od Craft O'Clock, ponieważ te dwie kolekcje były naprawdę piękne, bardzo mi się spodobały. Uważam, że będzie mi się na pewno bardzo przyjemnie z nich tworzyło, bo mają przepiękną kolorystykę. I kupiłam też, jak wiecie, na fajnej promocji też papiery z poprzednich lat od Lemoncraft. Też gdzieś tak w głowie mam to, że no niestety te papiery jednak, ich cena idzie w górę, więc no ja też jakby muszę też troszeczkę ograniczyć finansowo wydawanie tych pieniążków na te wszystkie rzeczy, więc staram się albo kupować na promocjach, naprawdę na takich fajnych promocjach, gdzie ta cena jest korzystna. I takie zakupy właśnie wykonałam, kochani, w Paper Concept. Powiem Wam, że naprawdę przeglądając tą stronę, ja rzadko też robię jakby w porównaniu do innych sklepów, robię tam dosyć rzadko zakupy. Natomiast ceny mają tam naprawdę świetne. I przykładem mogą być na przykład kolekcje, przykładem są kolekcje od Minty Papers, gdzie kochani, małe bloczki tam praktycznie zawsze stoją, jeżeli nie są objęte promocją, stoją za cenę od 10 do 11 zł. Więc w porównaniu jakby z innymi, nowości też, jakby z innymi sklepami, ta cena jest naprawdę bardzo, bardzo korzystna. Ta cena dotyczy małych bloczków, ponieważ duże jakby ta cena jest bardzo porównywalna. Ja zdecydowałam się, jeżeli chodzi o nowości, ponieważ to, co Wam pokażę, jeżeli chodzi o Paper Concept, to są starsze kolekcje, natomiast nowości tutaj Wam pokażę tylko tą kolekcję od Midnight Papers Golden Days, czyli Złote Dni. Jeżeli chodzi o tą kolekcję, to ja zdecydowałam się, oczywiście wszystkie cztery kolekcje, które wypuścił Midnight Papers, bardzo mi się podobały i chętnie bym coś z nich potworzyła, natomiast znam swoje ograniczenia czasowe, nie byłabym w stanie tego po prostu zrobić, ponieważ gdzieś tam mam jeszcze inne plany, gdzieś inne rzeczy się jeszcze tworzą, więc nie było sensu, żebym kupowała te kolekcje, bo one jakby, no powiedzmy sobie, że jeszcze jest możliwość, żeby je kupić, gdyby mi coś tam innego przyszło do głowy. Natomiast z tej kolekcji bardzo chciałam wykonać album folio. Bardzo podoba mi się ta kolekcja, ten jesienny klimat w tej kolekcji. Jak wiecie, ja wykonywałam z kolekcji Midnight Papers Fall Festival też album jesienny. Ta kolekcja miała zupełnie jakby inną paletę barw, ale też była bardzo urzekająca. Ta jest też przepiękna.
i właśnie skusiła mnie bardzo tymi grafikami, kolorystyką. Ja mimo, że nie przepadam za kolorem pomarańczowym, to jednak tutaj jest naprawdę bardzo ładnie skomponowany w innej palecie barw, więc skusiłam się, kochani, na mały bloczek, który kosztował mnie chyba 10 zł. Bloczek, który jest nowością, jakby jeżeli chodzi o markę Vintage Papers, jest to tak zwany zeszyt uzupełniający, głównie z tłami. Bardzo fajny pomysł i dla mnie idealnie się sprawdzi, jeżeli chodzi o album folio, który planuję wykonać w bardzo zbliżonym formacie, czyli 15x20, więc jest to dla mnie idealny format. Już nie kupowałam dużej kolekcji, bo wiecie, wycinać to, potem zostawiać to, nie wiedzieć gdzie to po prostu, wiecie, wcisnąć. Więc jakby ten bloczek z tłami jak najbardziej idealnie będzie nadawał się do stworzenia tego albumu folio, który mam w planach, którego już jakby wymiary mam w głowie, więc ten bloczek plus ten bloczek idealnie mi się do tego nadadzą, nie potrzebuję dużej kolekcji, natomiast skusiłam się tylko i wyłącznie na karty, które bardzo mi się podobają. I chciałam właśnie je też mieć i po prostu wykorzystać jako taki dodatek uzupełniający w samym albumie folio. Także to by była pierwsza rzecz, którą zakupiłam w sklepie Paper Concept, natomiast te kolekcje, które Wam teraz pokażę, są to starsze kolekcje, ale były naprawdę w świetnej cenie. Jeżeli chodzi o te papiery, to są to papiery bardzo uniwersalne, są to papiery świąteczne i jest też kolekcja, kochani, jesienna oraz ślubna, więc tutaj jakby wiecie, kolekcja świąteczna czy jakieś kolekcje papierów ślubnych są w jakiś sposób ponadczasowe, to nie jest, nie mają jakby, to nie jest tak jak wiecie, ubranie butów, które były modne 20 lat temu i teraz jak ja je ubiorę, to ktoś mi powie, że o, wiesz co, ale no takie modowe faux pas. To jednak są papiery ponadczasowe i tak naprawdę, czy ja wykonam z nich pracę teraz, czy za 5 lat, te grafiki są tak piękne i te papiery są tak piękne, że naprawdę można z nich zawsze wykonać piękną pracę. I zaczynając od kolekcji świątecznej, to jest mały bloczek. Ja w sumie troszeczkę żałuję, że nie wzięłam większego bloczka, ale też wiedziałam, że jakby no, mogę nie znaleźć też czasu, żeby go wykorzystać, więc kupiłam tylko mały bloczek z kolekcji Christmas Treats. Jest to kolekcja, kochani, z roku 2019, ale jest kolekcją przepiękną, w bardzo uniwersalnej kolorystyce, czyli czerwień, zieleń oraz tutaj mamy domieszkę beżów oraz brązów, więc jak sami widzicie, grafiki są bardzo uniwersalne, bardzo świąteczne, więc kartka świąteczna jakby wykonana z tych papierów, no to wiadomo, że będzie wpasowywać się w klimat praktycznie każdych świąt. Więc to jest ten bloczek. Myślę, że ta kolekcja jest bardzo dobrze znana osobom, które scrapbookingiem zajmują się od dłuższego czasu, więc nie ma tu sensu, żebym ja Wam omawiała każdy arkusz i co na nim, kochani, jest. Natomiast powiem Wam tyle, że cena to było chyba 7,50 za bloczek. Więc jak najbardziej cena super przystępna, za 24 arkusze w gramaturze 240, to naprawdę możemy z tego sprodukować tych kartek naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja wzięłam, jeżeli chodzi o tą kolekcję, tylko mały bloczek. Natomiast jeżeli chodzi o kolekcję The Four Seasons Winter, to tutaj już skusiłam się i na mały, i na duży bloczek. Ja ten duży bloczek tutaj mam, ponieważ tu planowałam z tej kolekcji, kochani, wykonać jakby większy projekt. Chodził mi też gdzieś po głowie album świąteczny z tej kolekcji, ale jeszcze zobaczę, ponieważ chciałam jeden wykonać jakby z tej kolekcji, drugi planowałam wykonać z papierów actionowskich, więc zobaczę, jak mi to po prostu czasowo wszystko wyjdzie. No mam nadzieję, że mi się uda. Kolekcja Winter też bardzo piękna, tutaj w tej kolekcji jest jakby już mniej tej czerwieni, natomiast jest dodatek koloru niebieskiego oraz zielonego. Jest tego niebieskiego tutaj bardzo, bardzo mogłam powiedzieć dużo. Jakby zastąpił on czerwień w porównaniu do tej poprzedniej kolekcji, natomiast jest to kolekcja z roku 2020, czyli rok różnicy pomiędzy tymi kolekcjami. I też, kochani, koszt tego bloczka był naprawdę no, taki sam jak poprzedniego, czyli 7,50.
więc myślę, że no, cena jak dla mnie po prostu super w porównaniu z cenami, które obowiązują dzisiaj za nowe papiery. No to jednak ja stwierdziłam, że kupię kolekcje, które są na promocji, które mi się podobają. Ja nie kupiłam ich tylko i wyłącznie ze względu na to, że one po prostu były w promocji. Natomiast no tutaj złożyły się na to dwa czynniki. Promocja i to, że mi się podobają. Podobają mi się, ponieważ jest uniwersalna bardzo kolorystyka. Można wykonać dużo prac świątecznych, jakby w powszechnie, można powiedzieć, akceptowalnych barwach. Które tak naprawdę, można powiedzieć, każdemu mogą przypaść do gustu. Także jest mały bloczek oraz duży bloczek z kolekcji Four Seasons. I tutaj, kochani, mamy 12 arkuszy. Jest to naprawdę coś super dla mnie. 12 arkuszy i, kochani, cena za bloczek to było 14,50, może trochę mniej, 14,25, może jakoś tak. Nie pamiętam dokładnie, natomiast cena to było 14 plus tam kilkanaście groszy. Więc za bloczek, który posiada, kochani, 12 arkuszy w gramaturze 240, to cena jest po prostu super. Więc myślę, że jeżeli macie tylko taką możliwość i trochę chce Wam się pogrzebać w internetach, to myślę, że naprawdę warto, bo można upolować czasem fajne perełki na promocjach, które jakby no, są kolekcjami dosyć uniwersalnymi i na pewno wykonana praca przypadnie wielu osobom do gustu. Kolejna kolekcja, gdzie skusiłam się na zestaw duży i mały bloczek, to ponownie The Four Seasons, przy czym tym razem jest to jesień. Też przepiękna kolekcja, bardzo fajne są tutaj właśnie jeszcze owoce dodane. Piękne barwy, przepiękny jest ten kolor, powiem Wam. Super. No i tak jak przy poprzednich kolekcjach, cena była zachęcająca. Mały bloczek 7,50, duży bloczek 14 z groszami, więc jeżeli nie uda mi się tego wszystkiego, no wiadomo, że nie uda mi się tego wszystkiego wykorzystać w tym roku, więc na pewno będzie do wykorzystania w przyszłym, ponieważ jakby takich papierów typowo jesiennych ja nie mam dużo. Jedyną kolekcją, którą miałam, to była kolekcja Fall Festival, która w zasadzie została przeze mnie praktycznie ścięta do końca. Tam mi zostało może parę ścinków, które też planuję wykorzystać. I drugą kolekcją jesienną, którą miałam, to był bloczek z Akszona, z którego wykonałam w całości w zasadzie album. Tam też zostały mi skrawki do wykorzystania, które też staram się wykorzystywać, no ale to jakby nie cała kolekcja, tylko po prostu jakieś tam pojedyncze arkusze, pojedyncze skrawki. I jeszcze jedna taka kolekcja papierów też z Akszona, nie pamiętam jak się nazywa, coś tam z Forest było, ja Wam to prezentowałam przy okazji jeszcze wcześniejszych zakupów. No ona też jest utrzymana w takich klimatach trochę jesieni, trochę lasu, taka wiecie, też na jakąś jesienną pracę, gdyby trzeba było to, no to jakby można ją wykorzystać. Natomiast takich bardzo jesiennych klimatów, takich bloczków jesiennych, to nie miałam za dużo, to co miałam, to wykorzystałam, więc skusiłam się też na jesienny bloczek The Four Seasons Autumn. Bardzo fajny, super tutaj jest malutki jelonek. W grafice można go w sumie nawet, wiecie, wyciąć, chociaż no wiadomo, że kosztem tego, co znajduje się tutaj z drugiej strony. No ale gdyby ktoś chciał, zawsze można go wyciąć, bo bardzo fajnie się prezentuje. Także jest ponownie duża i mała kolekcja papierów. I ostatnia rzecz, którą kupiłam w Paper Concept, to, kochani, kolekcja, która już chodziła bardzo długo za mną, ale jakby, no, powiedzmy sobie szczerze, nie kupowałam jej w cenie regularnej, ponieważ no, były to no, troszeczkę większe pieniądze. Czekałam, aż może gdzieś, no wiecie, natrafi się jakaś okazja, coś może będzie po promocyjnej cenie. No i było 7 zł, 14 zł. 7 zł za mały bloczek, kolekcja Truly Yours, kolekcja ślubna, przepiękne papiery i tak naprawdę, mimo że jest to, kochani, kolekcja ślubna, bo tutaj widnieje wizerunek też młodej pary, to grafiki tutaj, kochani, są na tyle uniwersalne, że możemy je wykorzystać też w innej pracy, ponieważ takie tła, tutaj nie ma jakby żadnego, wiecie, narzucającego nam okazję wzoru, czyli nie ma tutaj, wiecie, nie ma napakowanych obrączek, jakichś tam, wiecie, ślubnych gadżetów,
Więc jest to kolekcja, z której spokojnie można stworzyć pracę urodzinową, imieninową, a gdyby nawet ktoś chciał, to też na inną okazję. Więc tutaj na pewno te grafiki z tłami są jak najbardziej uniwersalne. Dosyć uniwersalny jest również ten arkusz. I tak naprawdę jakby nawiązujące do stylistyki ślubnej to jest praktycznie ten arkusz z tymi dodatkami. Natomiast reszta no to jest naprawdę, kochani, tak uniwersalna, że tutaj nie ma się co czarować. Możemy to wykorzystać na każdą okazję. Ja takie kolekcje uwielbiam najbardziej. Jeżeli jest to kolekcja ślubna, ale jakby większość arkuszy nie narzuca nam jakby tej ślubności, tego charakteru ślubnego, to można to wykorzystać do wszystkiego. Ja takie kolekcje naprawdę uwielbiam. Gdzie nie ma przesytu tych grafik ślubnych, wtedy wiem, że zakupione papiery nie będą czekały tylko i wyłącznie na okazję, że ja mam do zrobienia kartkę ślubną i sięgam po tą kolekcję. Mogę sięgnąć po tą kolekcję w każdej chwili do wykonania każdej innej pracy, kochani. No i duży bloczek, no to wiadomo, tutaj elementy są do wycięcia, więc nimi możemy tutaj komponować kartkę ślubną. A tutaj są te karty, no wiecie, taki balon no niekoniecznie jest nawiązaniem, że tak powiem, do ślubu. No może być zupełnie do czegoś innego użyty. No i oczywiście tła, tutaj przepiękne tła, to grafiki kwiatowe no są super, więc oczywiście skusiłam się na tą kolekcję. Delikatność, subtelność tych barw, subtelność tych grafik jak najbardziej mnie urzekła i chciałam po prostu mieć tą kolekcję. Nie ma tutaj też, wiecie, przesytu jakby różowego koloru, który no w moim odczuciu, jak są różowe kolekcje ślubne, no nie za bardzo mi to pasuje, wiecie. No to jest taka kolekcja ślubna, jakby głównie pod młodą była robiona, no a jakoś ten młody gdzieś tam jest zawsze pomijany. Więc ja lubię takie kolekcje papierów, które mają w swojej palecie barw kolor uniwersalny. Jest jakaś są jakieś delikatne odcienie beżu, zieleni, jakiegoś właśnie niebieskiego, gdzie nie ma przesytu tego różowego koloru, ponieważ ten różowy kolor, no to jest fajne. Ja tworzyłam z takich papierów różowych kartki ślubne, jednak to mimo wszystko, no też nie zawsze mi to jakby odpowiada, że te kolekcje gdzieś tam ślubne, no mają tej różowości zbyt dużo, jest jej przesyt. I jednak bardziej odpowiadają mi kolekcje o bardziej stonowanej, uniwersalnej palecie barw. Także kochani, rozgadałam się o zakupach z Paper Concept, także to są moje zakupy w naprawdę fajnych, promocyjnych cenach. Ja Was osobiście zachęcam. Tutaj nie ma żadnego lokowania produktu, ani nic, wiecie, znaczy lokowania produktu, bo lokowanie produktu jest zawsze. Natomiast zachęcam Was też, żebyście spojrzeli na stronę na Paper Concept, ponieważ naprawdę papiery można tam kupić w bardzo, bardzo fajnych cenach. Ja kupiłam i myślę, że warto korzystać z promocji, warto korzystać, rozglądać się za promocjami, bo naprawdę czasami można upolować bardzo fajne perełki. Zwłaszcza jeżeli są to kolekcje jakby o tematyce lub kolorystyce, może inaczej, takiej ponadczasowej, uniwersalnej, bo wiadomo, że no, czasami zdarzają się takie kolekcje papierów, które mają dosyć nieoczywistą paletę barw i nie zawsze każdemu może ona przypaść do gustu. Natomiast kolekcje takie w uniwersalnej palecie barw na pewno zawsze znajdą swoich nabywców i na pewno chętnie zostaną te kolekcje papierów wykorzystane. Trochę się może poplątałam, kochani, z tym, co chciałam powiedzieć. Dobrze, kochani, następna rzecz, którą chciałam Wam pokazać, to są moje zakupy z Actiona. I powiem Wam tutaj też taką rzecz, że długo się zastanawiałam nad tym, czy to w ogóle kupować. Ale z drugiej strony bardzo mi się podobały te kolekcje, to co za chwilę zobaczycie. Bardzo mi się podobały, chciałam je mieć ze względu właśnie na to, że po pierwsze paleta barw przepiękna, po drugie to, co mogę zauważyć w przeciągu jakby kupowania tych papierów od Craft Sensation, są one coraz bardziej spójne. Początkowe bloczki świąteczne, które ja kupiłam 3 lata temu, to tak naprawdę ugryźć coś tam z tego, coś wykombinować, było naprawdę bardzo ciężko. I na tamte czasy, jak ja zaczynałam swoją przygodę ze scrapbookingiem, mi było bardzo ciężko z tych papierów coś zrobić.
Natomiast teraz jakby już po przemieleniu iluś tam papierów, no na pewno dużo łatwiej byłoby mi coś stworzyć z tych papierów, natomiast jak wiecie, możecie sobie to też porównać, papiery z wcześniejszych lat no były bardzo mało spójne, gdzieś tam ta kolorystyka była taka, no dobra, no może z 2-3 arkusze gdzieś tam spasuje, reszta na reszta się rozkładało ręce i nie za bardzo było co z tego kombinować. Natomiast te kolekcje, które pojawiły się w tym roku, w zeszłym roku, są jakby coraz bardziej spójne, można coraz więcej rzeczy z nich zrobić. I oczywiście są takie osoby. Ja takie osoby obserwuję też na YouTubie, które potrafią z papierów akrzymowskich wyczarować naprawdę cuda. I jakoś u nich to wszystko pięknie się ładnie komponuje, a u mnie nie zawsze. Także pokażę Wam, kochani, co zakupiłam. Ja w sumie dosyć, że tak powiem, się ograniczyłam. Pierwszą rzeczą, którą kupiłam i w sumie chyba raczej nie będę dokupowała z tej serii nic więcej, jest to taki zestaw naklejek, arkuszy oraz wypychanek, ponieważ jakby już z poprzednich lat mam bloczki, te zestawy w podobnej kolorystyce. Tutaj jest połączenie złota, czerni i granatu, natomiast w zeszłych latach były takie bloczki, które były złoto-czarno-białe, inne zestawy były właśnie jakby takie niebieskie, granatowe. No tutaj jest jakby połączenie tego wszystkiego, więc jakby nie ma sensu, żeby to jeszcze raz kupować. Ja wiem, że to jest fajne, ale ja sobie tak pomyślałam, czy ja to w ogóle przerobię wszystko na kartki, łącznie z tym, co mam z lat poprzednich. No raczej możliwe, że nie. Chociaż warto na pewno zerknąć na Instagrama, Facebooka oraz YouTube'a, może tam są jakieś fajne inspiracje, co można z tego stworzyć. Ja tego nawet nie widzicie, nie otwierałam, nie przeglądałam tego jeszcze, co tutaj jest, więc może to sobie na szybciutko to w ogóle otworzę. No, głupek się męczy zamiast skorzystać z nożyczek. Także no w tym roku już, że tak powiem, staram się ograniczać, mimo że no coraz jakby lepsze są te rzeczy akszonowskie, coraz bardziej mi się podobają. Tutaj wzięłam tylko ten jeden zestaw, mimo że były inne, chyba były wszystkie. Jest zestaw naklejeczek, ja z tych naklejek z poprzednich zestawów też nie skorzystałam, natomiast na pewno fajnie się będą nadawały, kochani, do ozdobienia prezentów, które pakujemy w papier pakowy. Więc myślę, że na pewno fajnie będzie ozdobić taki prezent z takimi naklejkami, a nawet można ozdobić tymi naklejkami jakiś mały albumik, który planujemy wykonać. Arkusze, to jest chyba 15x20. Tak mi się wydaje. No to jest bardzo ładny krajobraz. Taki zimowy z tyłu jest granat, no coś zupełnie uniwersalnego. Tutaj jest taki, chyba ma przypominać zamieć, ten arkusz. Z tyłu jest taki szaro-brązowy. Tutaj jest kolejny taki mroczny, można powiedzieć, zimowy las. No w takiej, że tak powiem, stylistyce jest to utrzymywane, jest ten bloczek papierów taki zimowy, nieświąteczny, bardziej powiedziałabym właśnie taki zimowy, taka zimowa, ciemna noc, takie elementy bardziej z natury, właśnie jakieś takie lasy, coś w ten deseń. Tutaj tagi, zawieszki do prezentów, więc jak najbardziej do wszystkiego można je wykorzystać. No fajne takie. Bardzo mi kolorystyka, wiecie, przypomina kolekcję zeszłoroczną od Craft O'Clock. To była Snowy Winterland. Coś takiego. To była ta kolekcja taka chyba mix mediowa. W kolorystyce właśnie bardzo, bardzo mi tutaj przypomina tą kolekcję, więc jak coś, zawsze jest opcja jakby, żeby sobie uzupełnić elementami, na przykład wypychankami, tamtą kolekcję papierów. Wiecie co, ja też to wytnę od razu. Więc można je jakby połączyć, ponieważ w kolorystyce wydaje mi się, że są bardzo zbliżone. Ja nie mam tej kolekcji, nie mogę jakby przyłożyć, porównać kolorystyki tych dwóch kolekcji papierów, natomiast tak w pamięci myślę, że mogłyby one ładnie się uzupełnić, jeżeli oczywiście pod warunkiem, jeżeli ktoś lubi łączyć kolekcje różnych marek, różnych firm, to myślę, że nie ma problemu. Ja lubię, nie mam z tym problemu.
Ja lubię sobie połączyć różne jakby papiery, nie jestem jakby ściśle nastawiona tylko na to, że jeżeli mam arkusze z jednej firmy, to tylko z tego robię, lubię sobie tam czasem dodać coś innego, jak mi oczywiście pasuje, więc nie mam z tym jakby najmniejszych problemów. Arkusze takie większe, wiecie co, ta gramatura tego papieru, czy to jest gdzieś opisane, jaka to jest gramatura tego papieru? Nie, nie ma. Nie jest napisane, jaka jest gramatura tego papieru. No, takim. Nie jestem jakby super zadowolona z tego papieru, ale nie jestem też z nim jakoś mega rozczarowana. Na pewno gdzieś to wykorzystam, gdzieś to jakoś mogę ugryźć. No ten tutaj jest jakiś taki dla mnie bliżej nieokreślony, no z tyłu jest coś takiego, takie maziaste tło. Może coś się z tego ugryzie, no wzięłam tylko ten jeden, jakby gdzieś ten jeden tak mi mignęło, tak mi wpadło w oko, żeby ten wziąć akurat. Bo z poprzednich lat mam bardzo dużo takich, bardzo dużo. Mam bloczki takie właśnie w bardzo świątecznych kolorach, czyli zieleń, niebieski, złoto. Mam też kolekcje takie, te bloczki z wypychankami, gdzie jest złoty, czerń oraz biel, więc po prostu chciałam mieć coś innego, nie wciąż po prostu jakby to samo. No i tutaj są, kochani, wypychanki, zaraz zobaczymy, co w tych wypychankach jest. Walking in a winter wonderland. No to takie właśnie bardziej, może nie takie, wiecie, bardzo świąteczne, ale bardziej takie zimowe, o. Zimowe takie, niektóre te elementy są naprawdę bardzo fajne. Takie, no bardzo taka nieoczywista, że tak powiem, ta kolorystyka, jeżeli chodzi o bloczek świąteczny. No bo na przykład ja czarnych ozdób na choince raczej nie wieszam, ale jakby ktoś chciał, wiecie, tworzyć takie kartki, powiedzmy w stylu takim, no mniej oczywistym, to na pewno te elementy będą do wykorzystania. Trochę jestem, że tak powiem, połowicznie usatysfakcjonowana, połowicznie rozczarowana. Na pewno coś z tego wykorzystam. No ale no wzięłam ten. Ze względu na to, że tak jak Wam powiedziałam, te czerwone, zielone to już mam tego mega, no trochę tego mam, więc nie chciałam jakby znowu uderzać w tą samą paletę barw. Wiecie co, zapakuję to za chwilę. Bo się człowiek rozgadał i tak robi kłopoty. Były dołączone też te dzwoneczki i sznureczki, ale ja kiedyś kupiłam w zasadzie cały zestaw tych dzwoneczków, sznureczków, więc no może zrobię z tego użytek, może nie. Kolejna rzecz, którą kupiłam w Actionie, to są trzy bloczki z wypychankami. Trzy, wiem, że jest ich sześć, ale wzięłam trzy, ponieważ pasowały mi i podobały mi się, jeżeli chodzi o kolorystykę. Tamte trzy inne już tak, powiedzmy sobie szczerze, no nie za bardzo, natomiast te fajna kolorystyka, fajne grafiki. Tutaj oczywiście z tyłu mamy, jak to wszystko można skomponować i co z tego można stworzyć. Czekajcie, sobie to, wiecie, to zabiorę i odłożę. Więc co my tu, kochani, mamy? Tu mamy takie grafiki bardzo świąteczne, ale też takim trochę stylu, można by było powiedzieć, wesolutkim, takim, wiecie, zabawnym, takim troszeczkę można powiedzieć dziecięcym, ale bardzo przyjemne, miło kojarzące się grafiki, przepiękna kolorystyka, bardzo uniwersalna, jest dużo niebieskiego i jest motyw, który ostatnio jest bardzo modny, to są gnomy oraz dziadki do orzeł. To zauważyłam, że przez ostatnie 2 lata może, jest to motyw bardzo taki, wiecie, must have, można by powiedzieć. W wielu miejscach się pojawia, są oczywiście też takie jakby pluszowe te skrzaty, jako ozdoby można ich użyć, więc jest to taki bardzo ostatnio w świętach popularny element. No i tutaj oczywiście są te wypychanki, one są tutaj jeszcze tam trochę z brokatem, trochę coś tam się świeci, bardzo fajne i bardzo, że tak powiem, urzekające są te motywy, można z tego zrobić naprawdę fajne się kartki.
I na pewno coś takiego u mnie na kanale się, kochani, pojawi. Ja jestem, przyznam szczerze, urzeczona tym bloczkiem. W poprzednich edycjach jakby też były, ja też jakby w poprzednich latach nie kupowałam też wszystkich tych bloczków, które tam były wypuszczane. Były one same wypuszczane jakby seriami, albo 6, albo 7 tych różnych kolorów. Ja tego nigdy nie kupowałam w całości. Wybierałam te, które mi się podobają, reszta jakby, no wiecie, nie trzeba mieć od razu z Actiona wszystkiego. Ja po prostu kupuję to, co mi się podoba, już jakby ten szał taki początkowy gdzieś mi tam przeszedł. Piękne, w ogóle piękne tło tutaj jest. Bardzo fajny arkusz, no słodziutki ten reniferek jest, więc generalnie no, bardzo ładne są takie, no takie słodkie, takie przyjemne dla oka te grafiki, takie, dużo tutaj jest akurat, widzę tego niebieskiego, choineczki, no tutaj są te słodkie gnomy, więc w ogóle z gnomami kartka, no to w ogóle no super, no przepiękne są. Lizaczki, jakieś słodkości, naprawdę tutaj domek, dziadek do orzechów, bardzo fajna, bardzo piękna, piękna kolekcja z wypychankami. I kolejne dwie kolekcje, kochani, to jak ja ją zobaczyłam, to po prostu wszystkie jakby motywy, kolory świąteczne są zawarte w tej kolekcji. A tych wypychanek jest przepiękna, są laski, jest kratka, pierniczki, kubki z ciepłym kakao, no przecudne w ogóle te grafiki, tutaj też się pojawiają właśnie te gnomy, no przesłodkie, przepiękne są w ogóle te ozdoby tutaj, te grafiki tych ozdób, tej gwiazdy betlejemskiej, tej to chyba jest jemioła, akurat owoce jemioły, no super, no przecudne, tutaj natomiast zamiast niebieskiego pojawi się granat, no ostro okrzy, w ogóle no cudowne, no po prostu przecudowne, myślę, że to są jedne jakby, przynajmniej w porównaniu z tymi ostatnimi latami, te kolekcje, które wyszły teraz, są naprawdę przecudne. No tutaj, no popatrzcie, no po prostu no pięknie się to wszystko jest. Można stworzyć naprawdę fajną pracę, nie tylko jakby komponując tą kartkę z tych elementów, które są jakby tylko do tej jednej pracy, można oczywiście, wiadomo, że można je łączyć po prostu z innymi elementami, z innego arkusza, z innej kolekcji nawet. Tutaj nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak właśnie zrobić. No przecudne, przecudnie to wygląda, przecudnie one się prezentują, jak tutaj są właśnie już jakby zrobione, to wygląda super, wszystko fajnie. No i ostatnia kolekcja, którą zakupiłam, to jest już taka przysłodka, bardzo taka, można by powiedzieć, dzieciaczkowa ta kolekcja, taka świąteczna, świąteczno-dzieciaczkowa, to dla osób, które mają dzieci takie, które już coś tam potrafią same wycinać, wiecie, same coś przyklejać, no to ta kolekcja jest wręcz idealna, żeby po prostu zrobić z dzieckiem kartki świąteczne. Ja na pewno sobie zostawię sporo z tego, aż moja córcia podrośnie, chociaż wiadomo, że w kolejnych latach też na pewno się pojawią fajne kolekcje papierów, fajne kolekcje tych wypychanek. No popatrzcie, tutaj po prostu no cudowne, tu jest jeszcze taka maska światna, pieryniferek, bo to jest z uszkami czy coś. No naprawdę super, więc ja na pewno sobie coś zostawię, wyjdą takie kolekcje tych wypychanek, więc będzie co robić. Mam nadzieję, że moje dziecko jak podrośnie będzie chętnie coś robiło z mamą. No ale zobaczymy, jak to, kochani, wszystko będzie. Ja sobie zobaczę tylko, czy nagrywam i ile czasu mi zostało. Jeszcze trochę czasu mi zostało, więc dzisiaj rozgadałam. Kochani, ostatnia rzecz to oczywiście duże bloczki z Actiona. I powiem wam tak, że w poprzednim roku ja kupiłam, słuchajcie, dwa bloczki. Wydaje mi się, że kupiłam dwa, jak dobrze pamiętam. Kupiłam dwa i był jeden, który mi się podobał bardzo, bardzo, ale ja go nie mogłam w ogóle nigdzie znaleźć. Ja byłam chyba w trzech Actionach, w ogóle go nie było. I był właśnie w takiej kolorystyce jak ten bloczek. Bardzo mi się podobał. To jest w ogóle moja ulubiona kolorystyka, jeżeli chodzi o święta. Tradycyjna. Taka właśnie kolorystyka świąt Bożego Narodzenia i jeszcze te motywy, które ja tutaj zobaczyłam, czyli te kratki, te tutaj laski cukrowe, tu w ogóle ta przepiękna krata. Moja córcia miała w zeszłym roku właśnie taką sukieneczkę na święta,
właśnie z motywem takiej kratki, po prostu fenomenalne, przepiękne. Ja kupiłam 4, wiem, że były jeszcze 2, był chyba taki czarny, ale kompletnie mi się nie podobał, nie chciałam go w ogóle kupować, bo mam podobną kolekcję papierów też właśnie w odcieniach czerni i złota, jakby z poprzednich rzutów, więc już stwierdziłam, że na pewno nie. Nie jest mi to potrzebne, natomiast kochani, to co Wam powiem, że jakby z biegiem czasu te kolekcje robią się coraz lepsze, coraz fajniejsze są te papiery, coraz fajniejsze grafiki i coraz bardziej spójne. I ja tutaj właśnie patrząc na te papiery, to na pewno jeżeli ktoś chciałby się pokusić o album, który byłby spójny kolorystycznie, spójny motywowo, to jak najbardziej może sięgnąć po te kolekcje. Myślę, że powstałyby z tego przepiękne, kochani, przepiękne prace, ponieważ kolekcje papierów są obłędne. Tutaj mamy pierwszy arkusz, to jest arkusz z napisami i oczywiście jak najbardziej możemy te napisy czy wpleść w kartkę, czy jeżeli ktoś chce zrobić album, to na pewno może sobie tego użyć jako jakieś tam podpisy pod zdjęcia, czy coś w tym stylu właśnie jako ozdobę. Świetny, w ogóle świetny pomysł z tymi napisami. Kolejne arkusze. Ja myślę, że jak będę w ogóle dawała ten film, kochani, to myślę, że już nie jedna osoba będzie pokazywała te bloczki, natomiast to jest po prostu jakby moja subiektywna też ocena tych arkuszy. No i przede wszystkim dla mnie plus taki, że one są jednostronne. Nie mam żadnego, że tak powiem, wyrzutu sumienia, że jako w ogóle tnę, bo nie ma nic z tyłu, więc jakby nie tracę tej grafiki. Tu przepiękna, chociaż one są dosyć ciemne też, też jakby, jeżeli chodzi o ten koloru, są dosyć ciemne te arkusze, niemniej są naprawdę przepiękne. No i te kraty, jak dla mnie, są po prostu fenomenalne. Tutaj jest przepiękny arkusz, kochani, słuchajcie, no jest cudowny, w ogóle jeszcze te złote rameczki, no cudeńko, dla mnie po prostu cudeńko. Ja wiem, że ja będę żałowała, że ja nie kupiłam więcej tych bloczków, ja bym sobie nakupowała, wiecie, zapas i tak bym tego nie przerobiła. Ale jest naprawdę przepiękne, są te elementy do wycięcia, można to spokojnie powycinać też dać jako dodatek do kartki, czy do zawieszki na prezent, czy do czegokolwiek innego, do albumu jako ozdoba. No patrzcie na tego Mikołaja, na tę skarpetę i na tego ptasia tutaj, no w ogóle super. Przepiękna krata, mega. Wzór z choinkami, tutaj są gałązki plus złote kropeczki, tutaj czerwony z kropeczkami, też jako tło właśnie, gdzieś baza do czegoś, no to super. Kolejny arkusz z elementami do wycięcia. Nie wiem, czy to jest w ogóle dodatek taki, z którego można zrobić kalendarz adwentowy, ale to dalej tam przejdziemy, zobaczymy. Też przecudne do wycięcia elementy, 24, 25, wiadomo, Wigilia, pierwszy dzień świąt. Kolejne gałązeczki, też jako w ogóle baza. Tutaj też wiecie co, ja tak pod światło to nie widzę, muszę sobie tak specjalnie obrócić do siebie. Tu są gałązki plus takie gwiazdki. Tutaj kolejny arkusz z cukrowymi laskami oraz ze śnieżynkami, przecudne. Tutaj po raz kolejny są gałązki na zielonym tle, przepiękna kolekcja. Tagi, kochani. Tagi do wycięcia, można sobie zrobić zawieszki do prezentów, ale jeżeli ktoś nie chce, to zawsze można wykorzystać je oczywiście jako inny sposób. Można sobie wyciąć sam napis jakimś wykrojnikiem takim fajnym, też będzie jako dodatek fajnie do kartki czy coś. Można wyciąć samą taką grafikę, która tutaj jest, więc zawsze jeżeli ktoś nie chce robić z tego zawieszek, to można zawsze pokombinować i coś jeszcze z tego wymyślić. Paski. Kolejny arkusz, tym razem są takie gwiazdki, boże nie gwiazdki, tylko kropeczki pozłacane. Tutaj na zielonym tle, bardzo fajny, bardzo taki przyjemny arkusz z zielenią na bazę. Kolejne paseczki też jako bazowy, przepraszam, arkusz. No i coś, co można wykorzystać, kochani, jeżeli robimy kalendarz adwento, przepraszam Was, z przepięknymi grafikami. Niektóre mają proste tło, takie jednorodne, jest jeden kolor. Inne mają przepiękne użyte grafiki. I powiem Wam szczerze, że widzę tu grafiki, które chyba w tym bloczku nie ma. Tutaj jest na przykład taki z ostrokrzewem, przepiękny. Szkoda, że go nie ma. Tu jest 2 razy powtórzony. Szkoda, że nie ma tej grafiki. Szkoda, że nie ma też tej kraty i tej tutaj.
Szkoda, że one się nie znalazły w tym bloczku. Bardzo fajne motywy, bardzo fajne kraty. Już bym przeżałowała te choinki, które tam były na czerwonym tle, czy jakieś inne, gdyby pojawiło się więcej arkuszy z kratą. Krata jest uniwersalna, generalnie jakby można ją też wykorzystać w troszeczkę innych pracach, niekoniecznie świątecznych, tak jak arkusz z czerwony z choinkami, czy tam z cukrowymi laskami, natomiast krata, szkoda, że nie ma więcej właśnie tych arkuszy z kratą. Jemioła. Tutaj jest jeszcze taka ciemniejsza krata, bardzo fajna. Piękny, ja w ogóle bardzo lubię arkusze z kratą, jest bardzo przyjemny w ogóle ten papier. Słuchajcie, prosty arkusz, zielony, kochani, do wszystkiego. Można z tego powycinać tyle listków, po prostu jakiś gałązek do ozdoby kartki, że naprawdę super sprawa. No i ponownie mamy tutaj jakieś takie karty, w sensie do wykorzystania chyba przy kolacji wigilijnej. Albo przy jakimś obiedzie takim świątecznym, Christmas dinner menu, można sobie coś tam powpisywać, a jeżeli nawet nie chcemy tego wykorzystywać, to można wykorzystać te grafiki do czegoś innego, tylko to po prostu odciąć i będzie. Jakby nie będzie ten arkusz zmarnowany w całości, zawsze to można gdzieś jakoś do czegoś wykorzystać. Aczkolwiek, jeżeli ktoś ma oczywiście pomysł na wykorzystanie tego arkusza, to jak najbardziej. Więc ten bloczek u mnie jest jakby numerem jeden. Kolejny bloczek, który zakupiłam, one też mają swoje tytuły. To są tytuły, przynajmniej część kojarzę, takie też z piosenek świątecznych. It's the most wonderful time of the year. Jest właśnie przepiękna piosenka świąteczna z tą sentencją. Także bloczek w troszeczkę innych barwach, tutaj ta czerwień to nie jest taka czerwień, gdzieś tak podchodzi trochę pod róż, jest inny zielony i jest granat. Ale też zaczynamy właśnie od arkusza z napisami, tutaj jest z brokatem. No i mamy ponownie proste takie arkusze z prostymi grafikami. Tutaj Wam, wiecie, tak szybko przelecę, bo myślę, że jak ktoś kupił już ten bloczek, to już będzie wiedział, co tam w nim jest. Fajnie, naughty, naughty, nice. Fajne właśnie karty, słuchajcie, do zrobienia bardzo prostych kartek, jak najbardziej się nadają, super tutaj właśnie takie dodatki, fajne te grafiki, takie troszeczkę śmieszne, bardzo fajne. No i tu mamy piękne arkusze, słuchajcie, przepiękne, jak widzicie, one są spójne kolorystycznie. Więc już więcej rzeczy można z nich wykonać. I są przeplatane te arkusze z grafikami, fajnymi, prostymi arkuszami, jakby w jednym kolorze, z jakimś drobnym wzorem lub zupełnie gładkimi. Ponownie są jakieś karty takie do wycięcia, kochani. Więc można nawet zrobić, kochani, fajnego boksa świątecznego. Raz, dwa, trzy, cztery. Na cztery jakby zewnętrzne ścianki można coś takiego przykleić, natomiast wnętrze już inaczej okleić. Na wieczku skomponować coś innego, natomiast jakby się po prostu miało to pudełeczko, czy nawet w środku można takimi prostymi grafikami ozdobić na boksa. Myślę, że całkiem fajnie by się sprawdziło. Nie wiem, jaki jest rozmiar tego. Zaraz mierzymy. Zawsze można dociąć, wiecie, nie ma jakiejś tam wielkiej przeszkody. 10 cm. A więc można wykorzystać właśnie do boksa na ścianki. Czerwony ze śnieżynkami, zielony ze śnieżynkami, tym razem z brokatem. Tutaj są, to są jakieś małe choinki. No i tutaj ponownie jakiś taki wzórek. Widzicie, one są generalnie, te ze wzorami są robione w identycznej jakby gamie kolorystycznej. Nie wiem, czy to będzie widać, jak ja to tak zrobię. Więc pasują do siebie. Nie ma tutaj, tak jak z poprzednich lat, tych blokach. Także jest jeden arkusz brązowy. Kolejny jest może jakiś taki trochę czerwony. Tam potem jest znowu jakaś grafika, która nie za bardzo nam do wszystkiego pasuje. Tutaj widzę, że wszystko się pięknie łączy. Ponownie mamy tagi. Ale jak ktoś nie chce taga, może sobie wziąć samą grafikę, odciąć tutaj to i będzie ok, do wykorzystania. Oczywiście przepiękna grafika z Mikołajem, z kubkiem, z babeczkami, z jakimiś słodkościami. Bardzo fajny arkusz, przepiękny. No tu mamy znowu zielony, taki właśnie prosty.
czerwony z jakimiś tutaj iskrzącymi się gwiazdkami. Tutaj jest taki na granatowym tle, są przepiękne gałązki. Super, naprawdę jestem pod wrażeniem tej kolekcji. No i oczywiście jest Advent Calendar. Jeżeli chcemy wykonać kalendarz adwentowy, no to mamy taką kochani, możliwość, żeby wykonać kalendarz. O, i tutaj mamy, wiecie, wszystko, co się może znaleźć na stole. Czyli jakaś rybka, pierniczki, tutaj jest chyba indyk, kurczak, czy jakiś tam inny ptok. Bardzo fajna, już naprawdę super, super. No i po raz kolejny też ten motyw właśnie taki, tych takich iskrzących się jakby gwiazdek się pojawia na kilku arkuszach. Jest czerwony, zielony, no i tutaj jest granatowy. Czyli jakby powtarzają się też wzory, są one spójne, są te wzory jakby powtórzone w innej kolorystyce. Mamy, kochani, również przepiękne arkusze z grafikami pasujące kolorystycznie do tego, co znajduje się w samym bloczku. Czyli mamy te same kolory zastosowane w arkuszach z bogatą grafiką, jak i w arkuszach, które są po prostu jakby w jednym kolorze, więc spokojnie możemy je między sobą po prostu łączyć, czegoś użyć jako tła, żeby właśnie zaprezentować jakiś tam ładniejszy arkusz z grafiką, więc super, sprawdzi się czy w albumie, czy w kartce, wszystko, myślę, ładnie będzie pasować. Jeżeli mamy dzieciaczki, które coś tam umieją napisać list do Świętego Mikołaja, to oczywiście można im skomponować coś takiego i po prostu mogą sobie uzupełnić, co tam chcą na gwiazdkę, na Mikołajki, to mogą sobie samodzielnie oczywiście wypisać, mogą sobie przykleić też swój znaczek i będzie list do Świętego Mikołaja gotowy. Bardzo fajny pomysł, bardzo fajny bloczek. Kolejny bloczek, kochani, który zakupiłam, muszę trochę pospieszyć, bo chyba mi się tam czas nagrywania kończy, to bloczek w kolorystyce czerń-biel. I praktycznie to wszystko, ewentualnie odrobina zieleni. I to, co mamy, czyli mamy gnomy, kochani, gnomy. Tutaj pięknie jeden się cieszy, inne stoją, więc też spójny, jeżeli chodzi o kolorystykę, po całości. Jeżeli chodzi o grafikę, to sami zobaczcie, jest przecudowna. Przepiękne arkusze, które można wykorzystać w tylu pracach świątecznych, w kartkach, albumach, czy w czym tam chcemy. Przepięknie jest to wszystko ozdobione. I jeszcze oczywiście to jest, wiecie, moja subiektywna ocena. Ja się zachwycam, ponieważ mi się bardzo podobają. Przepiękny arkusz, czerwień, biel poprzeplatana, paseczki i to wszystko jeszcze z tym brokatem, takie fajne, śliskie, no super. Napisy, kochani. Tutaj taki czerwony arkusz jakby ze śnieżynkami, super. Tutaj arkusz z cukrowymi laseczkami, przecudny. Choineczki. Kolejny arkusz z grafikami świątecznymi, no cudowny. Po raz kolejny tagi. Tu już, wiecie, można wyciąć albo tak, albo samą grafikę, więc można to tutaj zawsze jakoś kombinować, jeżeli ktoś nie chce wykorzystywać tego jako tagi, zawieszki do prezentów. Choineczki. Kochani, to wszystko do siebie pasuje idealnie. Idealnie możemy coś pokombinować i już jakby przy wykorzystaniu tych bloczków, przynajmniej w moim odczuciu, nie będzie tego poczucia, że kurczę, wiecie co, wykorzystam 2-3 arkusze, a reszta się do niczego nie nadaje. Z całego tego bloczka, jeżeli ktoś planuje wykonać album świąteczny, spokojnie da radę i wyjdzie naprawdę super praca. Tutaj mamy takie karty z gnomami, bardzo fajnie, bo ten motyw ostatni jest taki, wiecie, bardzo pożądany, bardzo często pojawia się właśnie, jeżeli chodzi o święta Bożego Narodzenia. No tutaj mamy cały arkusz z gnomami, więc jest generalnie super. Tutaj arkusz, kochani, z drobnym napisem, który tutaj, jak ktoś ma dobry wzrok, to się dopatrzy: Merry Christmas and Happy Holidays, Merry Christmas. No tutaj trzeba by się naprawdę mieć troszeczkę lepszy może wzrok ode mnie. W każdym razie jest wypełniony drobnymi napisami z życzeniami świątecznymi. Arkusz, w którym jest odrobina dodatku zieleni. Mamy napisy Merry Christmas przeplecione gałązką i takim maleńkim samochodzikiem. Czyli też jeżeli chodzi o kolorystykę, wszędzie to wpasujemy, jeżeli chodzi o ten bloczek. No i ponownie mamy tutaj do wykorzystania cyferki, jeżeli planujemy zrobić kalendarz adwentowy.
kolejny arkusz czerwień z gwiazdeczkami takimi skrzącymi się. Przepiękna krata. Kolejny czerwony arkusz, jeżeli chcemy coś wyciąć wykrojnikiem, to też się nada jako baza. Nawet sama baza, wiecie, taka, no, jako tło bazowe, to spokojnie czerwony możemy wykorzystać. Kolejna krata, tym razem w różnych odcieniach czerwieni, to jest czerwień i bordo, no i to jest ostatni arkusz, jeżeli chodzi o ten bloczek. Także jak sami widzicie, są coraz bardziej spójne te bloczki, nie ma takiego przeżałowania, że kurczę, dwa fajne arkusze, reszta... No i ostatni w kolorach granatu. Kochani, ostatni bloczek, który chciałam Wam pokazać, to bloczek w kolorach granatu i złota. Time for Fabulous Christmas Together. Bloczek, nad którym generalnie zastanawiałam się, czy go w ogóle brać. Ponieważ jak go przejrzałam na szybko, to mało jest tutaj, kochani, motywów typowo świątecznych. Bardziej ta kolorystyka i te grafiki tutaj utrzymane są w takiej tonacji, może nie tonacji, ale mają taką, taki wydźwięk. Takie te grafiki są bardziej, mogłabym powiedzieć, sylwestrowe, takie bardziej kojarzą mi się, kochani, z bankietem bożonarodzeniowym, wiecie, z jakąś taką wystawną imprezą, chyba w ten sposób ten bloczek był tworzony. I mało jest tutaj właśnie tych motywów świątecznych, jest dużo motywów jakby takiego rozgwieżdżonego pyłu, nieba, to oczywiście jest fajne, bo niektórzy mogą również wykorzystać te arkusze, no one jak najbardziej gdzieś na pewno w jakichś innych pracach mogą znaleźć swoje wykorzystanie, ponieważ tak jak Wam powiedziałam, nie mają tej typowo świątecznej grafiki. No kolorystyka też jest taka, no granat, też no mało nam się kojarzy tak ze świętami ten granat, bardziej z taką może zimową nocą, właśnie z takim może też jeszcze ten dodatek złota, bardziej z taką sylwestrową nocą. Natomiast ma ten bloczek pewien potencjał i bardzo, przynajmniej w moim odczuciu, tutaj trochę mi słońce, wiecie, świeci. Wzięłam go też z tego względu, że ja kompletnie nie posiadam kolekcji w takiej kolorystyce i bardzo ładne jest połączenie granatu i złota, ale też gdzieś mam, wiecie, chodzi mi taka po głowie kartka właśnie może troszeczkę właśnie w takim stylu glamour, troszeczkę taka bardziej wystawna, gdzie jest ten granat, gdzie jest złoto, ale też ciemna butelkowa zieleń. Więc no zobaczę, co mi tutaj z tego, kochani, wyjdzie. No i tak jak w poprzednich bloczkach mamy arkusz z napisami, one oczywiście nadają się do wykorzystania w kartkach, ale tutaj widzę takie frazesy, sformułowania, które właśnie bardziej pasują do takiej imprezy bożonarodzeniowej, ale nie takiej, wiecie, gdzie się biega ze swetrem jak pan Darcy z filmu o Bridget Jones, czy z jakimś tam reniferem, wiecie, z czerwonym nosem. Natomiast bardziej taka stylistyka wystawnego bankietu, czy to bożonarodzeniowego, czy balu sylwestrowego. Światła i takie migoczące w tle, jakby niesfokusowane, gdzie aparat nie jest dobrze na nich sfokusowany, troszkę jakby takiego mrzenia, taka tutaj jest też dużo takich kropeczek, coś białych, coś ala śnieg. Rozgwieżdżone nocne niebo. Jeden z arkuszy z motywem świątecznym, tutaj są maleńkie choinki. Piękny arkusz z elementami do wycięcia, więc jak najbardziej przy takiej kartce, gdzie życzymy komuś wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku, taką jakby bardziej w stylistyce sylwestrowej, kartkę możemy wykonać. Tu mamy kieliszki, no arkusz przepiękny dla mnie, raczej taki no nie do wykorzystania, ale mimo wszystko jednak bardzo, bardzo piękny. Fajny arkusz ze złotymi gwiazdkami. Arkusz granatowy ze śnieżynkami, których kolor jest chyba tutaj stylizowany na złoto, natomiast on nie ma tej folii. Ten arkusz jest, mogłabym powiedzieć, że on jest czarny, też z jakimś takim wzorem w kolorze takiego, to też miało chyba w zamyśle, miało to po prostu nawiązywać do złota, natomiast on tutaj wyszedł na taki brudnawy beż.
Piękne kolejne elementy też do wycięcia karty. Tutaj fajne jest to grafiko właśnie z tymi ludźmi, z tymi kliszkami. Tutaj też właśnie fajna taka grafika. No generalnie tak jak Wam powiedziałam, bardziej dla mnie utrzymany jest ten bloczek w takiej stylistyce, żeby zrobić taką kartkę właśnie glamour, bez nawiązywania do takich typowo świątecznych, choinkowych czy skrzatowych ozdób, natomiast taka bardziej, wiecie, bardziej wyszukana, można by rzec. Arkusz granatowy i tutaj, kochani, na taki może o ton jaśniejszy są wyrysowane grafiki, tu są chyba jakieś bombki czy coś takiego, bardzo ciężko to dostrzec, przyznam szczerze, na tym arkuszu. Kolejny przepiękny arkusz, na pewno z dużym potencjałem, gdzie jest taki wiecie, stardust, gwiezdny pył. No, fajny. Kolejny w podobny sposób wykonany. Tutaj z kolei arkusz, no już bardziej świąteczny, bo mamy granat i choinki. Tagi ponownie do wykorzystania, czy to jako zawieszki do prezentów, czy to można sobie po prostu wyciąć, odcinając górę. Można to wykorzystać w czymś zupełnie innym. Jeden z fajniejszych arkuszy w całej kolekcji, w całym bloczku. Granatowy ze złotymi wzorkami. Mamy tutaj Mikołaja, wieniec świąteczny, dzwoneczek, kieliszki, bałwanka, lizaczek, choinkę, no mnóstwo przeróżnych, bo po prostu ciężko się doszukać, jakby wiecie, no, mnogość różnych wzorów. Tak chciałam powiedzieć, mnogość różnych wzorów. Bardzo fajny, przepiękny arkusz. Kolejny arkusz z gwiazdkami, tylko że te gwiazdki są ponownie też granatowe, o tony jaśniejsze niż szło, więc ciężko je tutaj dostrzec. Arkusz jakby odwrócony do poprzedniego, który tam gdzieś był. Tutaj są znowu śnieżynki, tylko że one są granatowe na takim brązowawym tle. Gdyby tło było, wiecie, złote tutaj, pokryte tą folią, to fajnie by to wyglądało. Arkusz granatowy z choinkami. Arkusz z elementami do wycięcia, jeżeli chcemy wykonać taki kalendarz adwentowy, kochani, słuchajcie, teraz mi tak przyszło do głowy. Kalendarz adwentowy utrzymany w takiej właśnie stylistce, trochę taki właśnie glamour, taki bardziej wykwintnej, wyrafinowanej. Właśnie na taki kalendarz adwentowy by się to, muszę przyznać, na fajnie nadawało, zwłaszcza jeżeli chcemy tam umieścić jakieś bardziej, że tak powiem, wyszukane drobiazgi, jakieś może elementy biżuterii, żeby się tam znalazły, wiecie, tam 24 jakieś tam, czy 25 jakieś kolczyki fajne, tu jakąś może ozdobę, gdzieś tam, wiecie, no to w zależności od tego, jak dużo zrobimy te pudełeczko, no to różne rzeczy tam możemy zmieścić, ale taki bardziej, wiecie, albo jakiś taki kalendarz adwentowy kosmetyczny, jakieś małe kosmetyki by się tutaj na pewno zmieściły, jeżeli byśmy robili pudełeczka wielkości tego kwadraciku, ale oczywiście to nie jest powiedziane, że tak musimy robić, bo w zasadzie kwadracik może być tylko wycięte, a pudełeczko czy tam cokolwiek innego, może torebeczka, może mieć zupełnie odmienny rozmiar czy format, ale właśnie ten bloczek pasuje mi właśnie pod wykonanie takiego kalendarza adwentowego, wiecie, gdzie umieszczamy jakiś fajny kosmetyk taki, ale wiecie, taki mały, nieduży. Jakąś na przykład bazę pod cienie do powiek, czy jakąś mini paletkę właśnie taką z cieniami do powiek, czy jakiś fajny błyszczyk, czy jakąś fajną pomadkę taką, czy jakiś nawet, jeżeli robimy większe pudełeczko, fajny zimowy krem, fajną zimową pomadkę, czy właśnie jakieś tam elementy takie właśnie biżuteryjne, coś co możemy sobie, wiecie, czy tam nawet na jakąś imprezę, jakiś tam mam taką, wiecie, buteleczkę takiej mgiełki, która daje taki świetny połysk, to myślę, że ta kolekcja, jakby fajnie ją połączyć jeszcze ze złotym papierem, czy to lustrzanym, czy złotym takim wizytówkowym, plus granat, i też granat taki też w papierze wizytówkowym, gdzie jest taki perłowy połysk, to myślę, że całkiem fajnie można by było z tego zrobić kalendarz adwentowy. Teraz mi to przyszło, kochanie, do głowy, natomiast ja na pewno nie będę mieć możliwości, żeby wykonać taki kalendarz adwentowy, a już tym bardziej nie będę mieć nikogo, komu mógłbym pozdrawiać taki kalendarz adwentowy.
Także gdybym miała siostrę, no to mogłabym mieć coś takiego zrobić. No tak mi przyszło do głowy, więc może kogoś ten mój pomysł zainspiruje i coś takiego po prostu wykona, bo myślę, że ta kolekcja się fajnie do takiego kalendarza adwentowego nadaje. Krajobraz nieba nocnego. Mamy przepiękny księżyc i rozgwieżdżone niebo. No ciężko to by było wykorzystać jakoś, ale może ktoś będzie miał pomysł na jakiś tutaj, wiecie, layout. Gdzieś tu Mikołaja wcisnąć jeszcze na staniach, zaprzęg reniferów i już. Ale bardzo ładny, bardzo przyjemny arkusz. Kolejny właśnie arkusz, przepiękny właśnie z tym pyłem takim gwiezdnym. No bardzo, bardzo taki... No, ładnie, fajnie. To, co pojawiało się mi w poprzednich bloczkach, czyli jeden arkusz w jednym kolorze, bez żadnych dodatkowych grafik, to jest kolor lunetu, bardzo, bardzo fajny. No i coś, co myślę, że akurat w tym bloczku ma jakby rację bytu i można to fajnie wykorzystać, czyli karty, na których można spisać, co jest podawane na obiad świąteczny, może to być też Wigilia. Te karty tutaj są w miarę spójne, bo tam w innym bloczku były jakby cztery karty w jeden wzór, a cztery karty w inny wzór. Chodzi mi tutaj o ułożenie tych elementów. Natomiast tutaj jakby większość, wszystkie są, mają takie same rozłożenie tych elementów, różnią się tutaj tylko tłem, więc też fajnie to wygląda, jeżeli planujemy taki właśnie świąteczny obiad, ale taki bardziej, wiecie, troszeczkę bardziej wystawny, taki bez takich, wiecie, takiej świątecznej, kiczowatej naleciałości, czyli właśnie te takie swetry, te takie wzorki, gdzieś tam te wszystkie Mikołaje i tak dalej, tylko planujemy właśnie takie święta z połyskiem, wiecie, z błyskiem, takie z blichtrem, to myślę, że to się fajnie nadaje do tego, żeby zrobić właśnie takie te karty takie z menu, co będzie serwowane, to na pewno by stanowiło też taką ciekawą ozdobę naszego świątecznego stołu. Natomiast tu jest ich 8, jeżeli ktoś planuje oczywiście kolację czy tam obiad na większą liczbę osób, no to wiadomo, że musiałby się posiłkować, kochani, większym bloczkiem. Większą ilością bloczków, nie jednym więcej, po prostu musiałby sobie dokupić. Także kochani, tak wyglądają moje zakupy z Paper Concept oraz z Actiona. Ja jestem ciekawa Waszych komentarzy, czy już nabyliście nowe kolekcje świąteczne z Actiona, czy Wam się podobają, czy też podzielacie moje zdanie na temat spójności tych kolekcji, tych bloczków, jeżeli chodzi o arkusze, które znajdują się w obrębie jednego bloczka. Jakie jest Wasze w ogóle zdanie, czy Wam się podobają, czy Wam się nie podobają? Co planujecie z nich zrobić? Tak jak Wam powiedziałam na początku, ja przygotowuję się też powoli do swojego przedsięwzięcia świątecznego, coś sobie tam w głowie planuję, coś tam jeszcze planuję sobie dokupić, natomiast w większości myślę, że już będę wykorzystywała to, co mam. Jeszcze nie wiem, jak będzie to wszystko wyglądało, na razie wszystkie swoje pomysły spisuję na kartce, ale mam nadzieję, że jeżeli będziecie zainteresowani taką serią filmów świątecznych, propozycji świątecznych prac, to mam nadzieję, że chętnie zerkniecie na mój kanał. Mam ich trochę w głowie i też oczywiście będą prace z wykorzystaniem bloczków actionowskich, nie tylko z tego roku, ale także z poprzednich lat. Coś sobie porobimy, mam tam kilka pomysłów, mam nadzieję, że to wszystko mi się uda zrobić, także kochani, na dzisiaj to wszystko z mojej strony, ja się dzisiaj strasznie dużo nagadałam i czuję, że już mi zaczyna brakować głosu, także kochani, kończąc, zachęcam Was oczywiście do subskrypcji mojego kanału, jest mi bardzo miło, widząc, że liczba subskrybentów przybywa i jestem bardzo Wam oczywiście wdzięczna i jest mi bardzo miło za wszystkie pozostawione komentarze, które zostawiacie pod moimi filmami. Naprawdę cieszą mnie miłe słowa, które zostawiacie odnośnie moich prac. Za to wszystko oczywiście Wam bardzo serdecznie dziękuję. No, oczywiście zapraszam Was do kliknięcia dzwoneczka, tak żebyście byli z każdym filmem na bieżąco. No i cóż, kochani, pozostaje mi się z Wami pożegnać i zaprosić na kolejny film, w którym się zobaczymy. No i tyle, kochani. To wszystko z mojej strony. Życzę Wam udanego dnia, trzymajcie się ciepło.
Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa.